Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy do nowej serii Maja Szewczak Kolor Piankowa Kraina. Dzisiaj zrobimy piankowy sklep z mikroczęściami dla lalek. Muszę ciszej mówić, bo rodzice śpią, a ja o drugiej w nocy nie mogę spać. Czyli dlatego filmuję. Ten domek przyszyty, to teraz pokleić piankową wełną. Teraz niech wyschnie aż do poranka. Już jest poranek. I też, że mogę rozmawiać w normalnym tonie, bo moi rodzice wstali i nie będą mieć już pretensji, że ja budzę ich, gdy już się zbudzili. A teraz, gdy to już wyschło, ta ściana, co zrobiłam w nocy, to ja zrobię tapetę, zrobię wzorki na tapecie. Gdy dodaliśmy pianki na dole, to ja zrobię na resztę tapety po prostu paski. Tapeta gotowa. Zostało ją przylepić. Już atmosfera w tym domku się czuje bardziej jak sklep z lalkami. A teraz trzeba półek, która pokazuje różne części lalek i różne miejsca na te rzeczy.
Robiłam półki, ale nie pokazałam, jak maluję, bo to ma być niespodzianka. Ale w czasie, gdy wysycha, to ja zrobię mikro oczy dla lalek. I do tego użyję tej mikrolalki oczu, żeby wiedzieć, jaki rozmiar mają być. Gdy ja zrobiłam cały wybór sklepu z częściami dla lalek, wybór oczu, to oto są przykłady na wystawę. I tutaj przerobię tą zakrątkę po płynu do mycia się na stół wystawowy. Tylko trzeba podekorować. Ale fajna wystawa oczu dla lalek. Zachęcają mnie do tego, żebym na moich przyszłych mikrolalkach robić bardziej szczegółowe oczy. Robię teraz wystawę lalek i perówek i ubrań dla lalek. Tutaj będą lalki. I będzie tak. Lalki, co na wystawowe, co są w różowym ubraniu, to są dziewczynki, a chłopcy będą mieć ciemno-niebieskie. Pytasz, gdzie są chłopcy? Wysychają. I jedna dziewczynka też wysycha. A tutaj będzie różowa głowa, manekin na dziewczęce peruki i dla chłopców peruki są przy tych niebieskich manekinach na peruki. Czyli będę musiała jakoś się zastanowić, jak zrobić peruki, a szczególnie bardzo krótkie dla chłopców. I też będzie miejsce też na lalki, ale bardziej w zwierzęcej formie na tej półce. Robiłam peruki dla lalek. Dwóch brakuje. Ja nie pokazałam, jak ja je robię, żeby trochę poćwiczyć, ale to nic. Już ci pokazuję i dziewczynki, i chłopca perukę.
i gotowy na wystawę. Została też dla jednego chłopca peruka do zrobienia. Zróbmy ją. Gotowe. Tylko trzeba umieścić w piankowej krainie i sklep jest gotowy do otwarcia. Niklas Melu i Agnieszka Musowa przyszli do sklepu pooglądać. O! Duży wybór oczu dla lalek. Myślę, że wezmę niebiesko-cytrynowe oczy do mojej lalki. Niklas Melo patrzy się na lalki i na ubrania, ale ten łaciaty skóry chłopiec przykuł mu uwagę, bo on wygląda właśnie jak Niklas Melo. Ale fajnie, że w tym sklepie można zrobić lalki, co wyglądają jak ja. Właśnie tak. Ale to są wystawowe części. Zapytam się o lalkę, o tą perukę, o tych oczach i o tym stroju. Czy jest? Myślę, że powinnaś.